Siema, witam serdecznie moi misie. No i dzisiaj jest wtorek, nie wiem który, 15, 16, 17, mniejsza z tym. W każdym razie wtorek i wyszedł piąty numer gazetki Jazz Kikid. Mega numer, chyba najlepszy Jazz Kikid, jaki miałem w ręce, jeżeli chodzi o dodatki. A to dlaczego? Już wam pokazuję. Dostajecie, moi drodzy, za cenę 9,99, nie wiem czy to widać w folii. Dostajecie 3 karty z limitowanej edycji Euro UEFA. Co prawda ja już je mam, one były w Polsce, no ale ktoś, kto nie zbiera, czy mało zbierał jeszcze do tej pory tej edycji, pewnie tych limitek jeszcze nie ma. Jedna saszetka z naklejkami, tutaj ją można zobaczyć. 3 saszetki z kartami oraz taka plansza tych naklejek specjalnych Polski. I to wszystko, moi drodzy, za cenę 9,99, więc no moim zdaniem lepiej to nie mogło być. Nie pozostaje nic innego jak sobie tylko sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Dzisiaj trochę warunki tak jest polowe, ale trzeba nagrać, później nie będzie czasu. Jestem w drodze do pracy. Gazetka, no gazetka jak gazetka, moi drodzy, zobaczmy sobie ją tylko tak na szybciutko. Pewnie wszystko już o Euro, nie, Liga Mistrzów, no tak, no. Od Bieszczad po Atlantyk, całkiem, o, nasze Euro gospodarze, no fajnie, będzie co czytać. Wiktor lubi też tą gazetę, zresztą kupiłem 3, warto, naprawdę warto za tą cenę, kupiłem 3, co prawda ja mam te limitki, kompletu jeszcze nie mam, ale zrobimy sobie jeszcze challenge tymi dwoma. Wiktor bardzo lubi otwierać gazetki, a jak jest taka okazja coś fajnego wyrwać za niewielką cenę, no to trzeba korzystać. I tutaj no Panini naprawdę w tej swojej gazecie robi bardzo dobry marketing i oby tak dalej. To już było? Mega, największe gwiazdy, nie przegap, reklama, Kikid Euro 2016, to są te duże plakaty, a to już mieliśmy, tak, to już mieliśmy już w sprzedaży. Ile wiesz w Mistrzostwach Europy, quizy, dobra, fajnie, ale nas jeszcze interesuje na ostatniej stronie, co będzie w następnym numerze. I mamy kolejne karty z edycji limitowanej i 12 kart, czyli kolejne dwie saszetki będą w następnym Jazz Kikicie. Szkoda tylko, kurczę, że oni nie dają jednak jakiejś jednej przynajmniej limitki, która jest nowa. No ja mam, tutaj jest pokazany, jest Ibra na Shiny, na Hero Lewandowski i Hero Busquets. No to wszystko miałem, to były puszki, tutaj chyba w jakimś nordyckim starter paku. No nie wiem, ale ogólnie rzecz biorąc za tą kwotę warto. Dodatkowo dostajemy tutaj, już mi się nawet naklejka odkleiła, ja pierdzielę. Trzeba ją z powrotem przykleić. Dobra, będziemy jeszcze mieć plansze, moi drodzy, plansze z no, nowymi, nie wiem czy one są wszystkie, powtórki będą, czy nie, trzeba sprawdzić, E14, 10, tak to wygląda, całkiem sympatycznie. No i dostajemy przede wszystkim, to tutaj już jest niepotrzebne, dostajemy tak, saszetkę z Euro, którą sobie zresztą zaraz otworzymy. Zobaczymy, może coś wpadnie, jakiś świeciak, nie, świeciak nie wpada, no ale jest świeciak. Jest parę nowych naklejek na pewno, bo ja ich mam mało, o, tutaj tych nie kojarzę, Harnika i Junuzowicza. Chorwacka, no bardzo fajna, patrzcie, trzy naklejki specjalne, tym jeden świeciak, super, naprawdę super. Co tu dużo gadać. Dostajemy 3 limitki, no i tak, te limitki są w bardzo dobrym stanie. Ja mam Busquetsa, którego bodajże chyba był w multipakach dodawany. Hero Lewandowski, chyba duża puszka. I Ibrahimowicza chyba trafiłem w jakimś nordyckim, ale też pewnie gdzieś w Polsce był wydany, aczkolwiek nie wiem, bo zawsze było tak, jak było więcej limitek w Jazz Kikicie, to jedna właśnie była taka mniej standardowa, no ale zdecydowanie warto. No i mamy jeszcze dodatkowo, moi drodzy, 3 saszetki z kartami. Trzeba to otworzyć i zobaczyć. No, na wypasie, po prostu mega na wypasie jest ten Jazz Kikid. Panini, jeszcze raz, super sprawa. Co dostajemy? Krychowiaka, proszę, one to watcha. Wymieniłem się chyba ostatnio za niego. Piękna karta wpada nam na dzień dobry.
No bazóweczki to mamy już wszystkie, więc nie będziemy się tutaj rozczulać nad bazówkami. Więc wpada Krychowiak na pierwszej saszetce. Tu już nam się wyjawia Ukraina. Chyba ją mam. Irmaza też mam. No i tutaj już bazy. A z bazy mamy Krawetca, zobaczcie, jest Brady, Bonucci i Baird. No i jeszcze jedna troszeczka. No, Alaba, Top Jewel. Chyba mamy go. Północna Irlandia, Passion and Pride. I mamy tutaj bazówki. Hazard, Milik, Junuzowicz i Bodvarsson. Także no dla mnie za tą cenę te saszetki dalej w kioskach są po 3,90. Co prawda na Allegro można je po 2 zł wyrwać, ale nie wiadomo z jakich źródeł to są saszetki. Także licząc to w cenach takich detalicznych, tu mamy za same saszetki płacimy prawie 12 zł. Dodatkowo jedna saszetka 2,80 czy 2,50 na naklejki. Dostajemy karty limitowane, to wszystko w gratisie plus gazeta w gratisie. No zdecydowanie, zdecydowanie moim zdaniem warto i lećcie do sklepu, bo ja wziąłem 3, więcej nie było. Także trzymajcie się, dzięki za uwagę, cześć!